Drodzy Państwo, życie muzyczne podsuwa nam, hołdownikom starszej muzyki, jaką serwuje w takiej obfitości Radio podsuwa taką oto rocznicową datę, iż mianowicie 2 sierpnia 1962 roku odbył się koncert finałowy pierwszego Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, w trakcie którego wyróżnił się zespół niebieskoczarni i wokaliści, m.in. Wojciech Gąsowski, Wojciech Kędziora, nam znany jako Wojciech Korda, Helena Majdaniec, Kalin Star. Krzysztof Klęczon i Czesław Wydrzycki, który wykonał pieśń Adie Tristes. I to był starter dla całej nowej muzyki w Polsce, jeszcze nazywanej Rhythm and Bluesem, nawet nie Rock and drolem, a o Big Bicie, czyli o polskiej nazwie tego zjawiska, jeszcze nikt nie słyszał. I my też całości tego zjawiska tu nie ogarniemy, zresztą nie ma potrzeby. Skupmy się tylko na tym Czesiu Wydrzyckim, który sam jeszcze nie wie, że przejdzie do historii jako Czesław Niemen. I Niemena też nie będziemy tu próbować ogarnąć, bo w dwóch słowach to absolutnie niemożliwe i bez sensu. Możemy tylko zatrzymać się na chwilę u początku sierpnia tego 1962 roku i rozejrzeć się w jego życiorysie. Otóż Czesław, repatriant z Zabuga, uczy się właśnie w tym mieście na fagociste. Marzy o tym, by grać w orkiestrze symfonicznej, ale ma ucho i do repertuaru dancingowego. a tam wtedy marynarzom na przypustce przygrywają głównie piosenki latynowskie. I przyszły Niemen przechwytuje kawałki szalenie u nas wówczas modnych zespołów o zapomnianych dziś nazwach Los Paraguayos czy Los Panchos. No i zaśpiewa na Festiwalu Młodych Talentów sambe de Tristez z modnego wówczas filmu Czarny Orfeusz. To wszystko było trochę dopychane kolanem, bo piosenka w filmie nosi tytuł Felicidade i opowiada o szczęściu, a u wydzyckiego Niemena było zaledwie o pożegnaniu smutku, ale kto tam wtedy? Wtedy wnikał i dzięki tej piosence Wydrzycki nie tylko znalazł się w złotej festiwalowej dziesiątce, ale w ramach tej dziesiątki zgarnął od jurorów najwięcej punktów. I już wiedział, że trzeba pójść za ciosem. Teraz śpiewa przy gitarze akustycznej w gdańskich klubach studenckich kolejne kawałki latynoskie, najchętniej meksykańskie: Malagenia, Guadalajara czy Bessa Mucho. Ale nie było łatwo, bo na piosenki latynoskie rzucili się nagle wszyscy. I jak Niemen coś takiego nagrał w studiu radiowym, to jego nagrania w tajemniczy sposób ginęły, bo jednocześnie te same latynoskie kawałki nagrywały takie gwiazdy jak Katarzyna Bowyry. I to te gwiazdy się lansowało na antenie, a co do debiutanta Wydrzyckiego, to się uważało, że jeszcze ma czas i że spokojnie może poczekać. No, w każdym razie wygrana na przeglądzie w Szczecinie, no to już miało swoje znaczenie, bo impreza była odpowiedzią na wezwanie, które rzucił zespół Czerwono-Czarni z estrady, restauracji, kongresowa w Pałacu Kultury. A to nie byle co. Czerwono-Czarni szukają młodych talentów. Wezwanie rzucone było w stronę całej Polski, bo do przeglądu krajowego miały prowadzić eliminacje podejmowane już na szczeblu powiatu. Afisz o Festiwalu Młodych Talentów wydrukowano zresztą w nakładzie. Sześciu tysięcy egzemplarzy i porozlepiano po domach kultury. Czesław Wydrzycki wziął to wezwanie na serio, zaczął się uczyć hiszpańskiego i portugalskiego, żeby rozumieć, co śpiewa, jak już się wziął za ten repertuar latynoski, a taka nauka należała wówczas do rzadkości. Młodzi piosenkarze tylko z grubsza oddawali hiszpańszczyznę, a Helena Majdaniec tak kaleczyła język włoski na przykład, że nawet polscy słuchacze wymiękali. Michaj Burano śpiewał w wymyślonym przez siebie samego języku amerykańskim ale i tak się liczyło, że piosenka brzmi zagranicznie. Zresztą piosenkarze mylili teksty, a konferencjerzy mylili ich nazwiska. W Szczecinie konferencjer Jerzy Świąć zapowiadał tak. Wystąpi teraz kolega Wydrzyński, nie, nie, nie przepraszam, Wydrzykowski, oj nie, przepraszam bardzo, kolega Wydrzyski. No i jakoś to się kręciło, a Wydrzycki i tak się cieszył, bo po raz pierwszy jego występ zapowiadał koncwenansier, a akompaniował mu w dodatku profesjonalny zespół czerwono-czarni. I jeszcze podsumowanie tego wczesnego Niemena i wątku latynoskiego. Zacytujmy jego przyszłego mentora, na razie ruchliwego dziennikarza muzycznego z wybrzeża Franciszka Walickiego. Oto już wyróżniony Niemen jedzie koncertować z niebiesko-czarnymi do więzienia dla kobiet w Grudziądzu. To było dobrze widziane jako rodzaj powiedzmy prac społecznych. Sala wypełniona była do ostatniego miejsca, przeważały młode kobiety. Czesiek występował wtedy jeszcze jako tzw. zwany przerywnik między rock'n'rollowym łomotem zespołu SAM, tylko z gitarą. Kiedy wszedł na scenę wysoki, taki szczupły, z zabójczym czarnym wąsikiem, dziewczyny ożywiły się. No co nam pokaże ten facet? Ale kiedy zamiast rock and usłyszały sentymentalne zawodzenia po hiszpańsku, były wyraźnie rozczarowane. Napięcie spadło, zaczęły się rozmowy, nawet śmiechy. Byłem wściekły na siebie za ten pomysł z Cześkiem. Wyszedłem z sali i czekałem aż skończy się ten żałosny spektakl. A Czesiek śpiewał i śpiewał. Był chyba w połowie, tak, był w połowie malageny. Kiedy wróciłem na salę, żeby dać znak, żeby skończył wreszcie, ale zaskoczyła mnie cisza na widowni. Spojrzałem na salę i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Dziewczyny płakały. Nie krępowały się, nie wstydziły. Czesiek skończył i zszedł z estrady. Bez słowa objąłem go i przytuliłem. Wiedziałem, że odkryłem olśniewający. talent.